kiedy przed 2000 lat odpowiedziałaś na pozdrowienia Archanioła Gabriela słowami: niech mi się stanie według Twojego słowa. Wykazałaś się nie lada męstwem i odwagą. Dzisiaj to my stajemy u Twoich stóp tutaj na Jasnej Górze. Dzisiaj to my, którzy przez 16 dni kroczyliśmy z Gdańska i staraliśmy się uczyć od Ciebie, uczyć od biblijnych bohaterów, jak być właśnie mężnymi i mocnymi. Przychodzimy do Ciebie z ogromną radością w naszych sercach. Z radością z tego powodu, że nam się udało. Przynosimy do Twoich stóp te wszystkie sprawy i intencje, które przez 16 dni dźwigaliśmy na naszych barkach. Zawierzamy Tobie więc te wszystkie nasze sprawy osobiste, domowe, rodzinne, małżeńskie. Zawierzamy wszystkie sprawy naszej archidiecezji, te intencje, które naszej modlitwie polecił nasz arcybiskup Tadeusz. Zawierzamy wszystkie intencje naszych dobrodziejów, gospodarzy, ofiarodawców, wszystkich wspólnot parafialnych, które po drodze nas przyjmowały, wszystkich osób, które pozdrawiały nas i prosiły o modlitwę. Zawierzamy Tobie wszystkie intencje tych, którzy nas wspierali swoim cierpieniem, swoją modlitwą, swoją ofiarą, tych, którzy tworzą grupę biało-złotą. Składamy u Twoich stóp te wszystkie sprawy, które mamy w głębi naszych serca, których jest tak wiele, jest ich bez liku. I to wszystko Tobie, Maryjo, przedstawiamy w modlitwie, bo gorąco ufamy, że Ty, która w Nazarecie byłaś mężna i mocna, Ty, która przez całe swoje życie podążałaś mężnie i odważnie za Twoim Synem Jezusem Chrystusem, żeby wypełnić wolę Boga Ojca, jesteś dzisiaj dla nas przewodniczką na drodze naszej wiary i wyprosisz nam również tę łaskę, abyśmy i my stawali się mężni i mocni. Nie tylko przez te 16 dni pielgrzymowania, kiedy zmagamy się z cierpieniem, z trudem, z odciskami, pęcherzami, bolącymi nogami, ale także i tej codzienności, do której powrócimy. Dlatego te wszystkie nasze sprawy składamy teraz u Twoich stóp i wspólnie wołamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Królowo Pokoju, módl się za nami.